Cześć, tu Trashing Mart. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. Dziś m.in. o drugiej żonie Kazimierza Wielkiego, o tym, dlaczego mówi się, że zostawił Polskę murowaną, czy też o podpisanym z Krzyżakami układzie pokojowym. Zaangażowanie się Kazimierza Wielkiego w sprawy ruskie sprawiło, że jego pozycja względem zakonu krzyżackiego osłabła. Polski król liczył więc na pomoc swego szwagra, Karola Roberta, chciał też umocnienia sojuszu z Luksemburgami. To niestabilne dotąd przymierze wzmocnić miał królewski mariaż. Owdowiały w 1339 roku Kazimierz poślubić miał najstarszą córkę Jana Luksemburczyka, Małgorzatę. Gdy latem 1341 roku przybył do Pragi, jego narzeczona niespodziewanie zachorowała i zmarła. Pomimo tego układ pomiędzy królestwami Polski i Czech został jednak zawarty. Zobowiązywał on obydwie strony do pomocy wojskowej przeciwko innym władcom z pominięciem księcia Bolka II Małego i Karola Roberta Andegavena. Nie jest w 100% jasne, czy Luksemburgowie obiecali także pomoc na wypadek wojny z Krzyżakami. Za przyzwoleniem króla Czech Kazimierz otrzymał także na Śląsku ziemię namysłowską i kluczborską, w zastaw za pożyczkę zaciągniętą przez księcia Bolesława Rozrzutnego. Obydwa dwory miały także konsultować planowane małżeństwa członków obydwu rodów. Właśnie za sugestią Luksemburgów Kazimierz Wielki wybrał na swą przyszłą małżonkę córkę landgrafa Hesji Henryka II, Adelaide. Landgraf był stronnikiem Luksemburgów i władcą niezbyt potężnym, a na pewno dużo niższym rangą niż Kazimierz. 31-letni polski król był zaś dość atrakcyjną partią dla wielu europejskich rodów. Być może skłoniła go do tego konieczność zacieśnięcia sojuszu z Luksemburgami, a być może nawet sam wiek narzeczonej. Adelaida miała bowiem zaledwie 17 lat, mogłaby więc teoretycznie urodzić mu wielu synów. Była także spokrewniona z kilkoma bardziej znaczącymi szlacheckimi rodami. Ślub odbył się zaledwie w 2 miesiące po jego zaaranżowaniu, a więc 29 września 1341 roku w Poznaniu. Na uroczystości przybyło wielu znaczących gości, m.in. czeski następca tronu Karol Luksemburczyk, rozmaici niemieccy książęta, czy też śląscy i mazowieccy piastowie. Jesienią 1341 roku doszło w Toruniu do kolejnych polsko-krzyżackich rozmów. Udział wzięli w nim także król węgierski Karol Robert i przedstawiciele Luksemburgów. Pertraktacje nie doszły jednak do skutku, bowiem w trakcie ich trwania zmarł wielki mistrz. Rycerze zakonni musieli więc wybrać następcę dla Dytryka von Altenburga. Tymczasem na Mazowszu zmarł książę Trojden Czerski. Współrządy nad jego księstwem przejęli więc jego dwaj pozostali przy życiu synowie, Siemowit III i Kazimierz Warszawski. Pełnoletność osiągnął także Bolesław III Płocki. Ten, jeszcze podczas królewskiego ślubu w Poznaniu, zobowiązał się do ponownego złożenia hołdu Karolowi Luksemburgowi na wypadek śmierci króla Jana. W tym samym czasie wzmocnieniu uległo czeskie panowanie na Śląsku. W 1342 roku biskupi wrocławscy uznali zależność lenną wobec Jana Luksemburczyka z posiadanego przez nich księstwa Nysko od Muchowskiego. Tego samego roku zmarł książę żagański Henryk IV Wierny. Rządy przejął więc jego jedyny syn, Henryk V Żelazny. Młody książę zamierzał za wszelką cenę odzyskać Głogów, który znajdował się w rękach Jana Luksemburczyka. Wobec odmowy postanowił on nie składać czeskiemu królowi hołdu lennego, doprowadzając tym samym do otwartego konfliktu. Warto tutaj także zaznaczyć, iż jeszcze jego ojciec odkupił od księcia Ścinawskiego Wschowę, 1341 roku. Tymczasem na południu zmarł król Karol Robert. Na węgierskim tronie zasiadł więc jego najstarszy syn, 16-letni już Ludwik Andegaweński. Przypomnijmy, iż w myśl porozumienia sukcesyjnego z Wyszehradu, Ludwik mógłby odziedziczyć po swym wuju Kazimierzu polski tron, na wypadek niepozostawienia przez niego syna. Zwiększenie dochodów z podatków i majątków królewskich pozwoliło Kazimierzowi Wielkiemu na przeprowadzenie inwestycji.
Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, Polska była królestwem mniej ludnym od Węgier lub Czech. Król wspierał więc rozbudowę dotychczasowych wsi oraz tworzenie zupełnie nowych osad, często na dzikich dotąd leśnych terenach. Dokonał także lokacji wielu, bo około 100 nowych miast, jak na przykład nazwanego od jego imienia Kazimierza w 1335 roku. Założenie nowego miasta wymagało zarówno kapitału, jak i zachęty dla potencjalnych nowych mieszkańców. Było nią czasowe zwolnienie z płacenia zwyczajowych danin na rzecz właściciela majątku, a więc tak zwana wolnizna. W przypadku lokacji na surowym korzeniu, a więc na terenie kompletnie dzikim, okres wolnizny trwać mógł nawet 24 lata. W krótkiej perspektywie oznaczało to więc straty, Kazimierz Wielki zdawał sobie jednak sprawę z korzyści długofalowych. Podczas jego rządów na tereny Polski przybyło wielu osadników z Europy Zachodniej. Byli to zarówno chłopi, rzemieślnicy, jak i ludzie o bardziej wyspecjalizowanych profesjach. Do Polski przybyli bowiem na przykład bankierzy. Schronienie w królestwie znalazło także wielu Żydów, którzy uciekali z Europy Zachodniej wobec nasilających się tam prześladowań. Jeszcze w roku 1334 Kazimierz Wielki rozszerzył na całe państwo statut kaliski, nadany 70 lat wcześniej przez wielkopolskiego księcia Bolesława Pobożnego. Akt ten regulował prawa mniejszości żydowskiej, gwarantował im wolność osobistą, swobodę wyznania oraz regulował kwestie prawne. Poza lokacją nowych miast dokonano także rozbudowy starych. Stawiano nowe, bardziej nowoczesne budynki, czy też otaczano je murami miejskimi. Zbudowano także wiele nowych zamków. Rozmach tych inwestycji dał początek powiedzeniu, iż Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Może to być pewna przesada, jednak w ciągu jego trwających 37 lat rządów doszło na pewno do znaczącej rozbudowy. W roku 1342 zakon krzyżacki wybrał nowego wielkiego mistrza, Ludolfa Koeniga von Watzau. Powrócono więc do rokowań pokojowych. Krzyżacy byli w tym czasie niezwykle potężni, zwłaszcza wobec trwającej wciąż na Litwie wojny domowej. Mieli także poparcie nowego papieża, Klemensa VI. Aby wzmocnić swą pozycję negocjacyjną, Kazimierz zawarł sojusz z książętami pomorskimi, Bogusławem V, Barnimem IV i Warcisławem V. Książęta mieliby przysłać posiłki na wypadek wojny oraz pozwolić polskim wojskom na przemarsz przez ich terytorium. Warto tutaj także zaznaczyć, iż w 1341 roku odzyskali oni zastawioną krzyżakom ziemię słupską. Przypieczętowaniem sojuszu było wydanie pełnoletniej już najstarszej córki Kazimierza Elżbiety za księcia Bogusława V. Do pertraktacji wrócono w 1343 roku w Kaliszu. Rolę mediatora pełnił nowy arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria. Ostatecznie wobec przewagi militarnej krzyżaków i zaangażowania się Kazimierza w sprawy ruskie, był on zmuszony pójść na ustępstwa. Na mocy pokoju kaliskiego zrzekał się on praw do Pomorza Gdańskiego oraz ziemi chełmińskiej i michałowskiej. Z kolei wielki mistrz zwracał Kazimierzowi Kujawy i ziemię dobrzyńską. Miał on także wypłacić spore odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy florenów. Jednocześnie arcybiskup Jarosław rezygnował z odszkodowania na rzecz polskiego kościoła. Postanowienie pokoju gwarantować miała osobista przysięga Kazimierza Wielkiego i Ludwika Koeniga, którzy spotkali się 25 lipca w Wierzbinach koło Inowrocławia. Gwarancje stanowić miały także specjalne dokumenty wystawione przez wielu urzędników i piastowskich książąt. Koniec końców krzyżacy nie wypłacili odszkodowania, zaś Kazimierz Wielki nie przestał tytułować się władcą Pomorza Gdańskiego. Niemniej pokój kaliski okazał się być niezwykle trwały. Przy okazji odzyskania ziem, polski król zwrócił ich część swym kuzynom, którzy władali tam przed krzyżacką okupacją. Kazimierz Gniewkowski ponownie objął rządy w Gniewkowie, zaś Władysław Garbaty na ziemi dobrzyńskiej. Pomimo tego Kazimierz pozwolił jednak temu drugiemu na dożywotnie zachowanie ziemi łęczyckiej.
Okej, moi drodzy, także to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę. Ciekaw jestem także waszej opinii co do pokoju Kaliskiego. Czy był to dobry, pragmatyczny ruch ze strony naszego króla? Czy też może powinien starać się uzyskać więcej? Jak coś, to dajcie znać w komentarzach.